Właśnie znajduje się przy przebudowie ulicy Ordona. Jak to teraz wygląda we wrześniu 2024? Bo właściwie są tutaj już trzy jezdnie. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczam Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z przebudowy ulicy Ordona, gdzie trochę się dzieje, ale w praktyce na budowie nikogo nie znajdziecie, jeżeli chodzi o pracowników budowy. I od razu to na wstępie mówię, dlatego że nagrywam tą inwestycję o wschodzie słońca, więc siłą rzeczy raczej jeszcze nikogo nie było. Niemniej w dzisiejszym materiale wam dokładnie powiem, jak ta inwestycja wygląda, co tu się dzieje, jak to będzie wyglądać po przebudowie, no i oczywiście też powiem trochę więcej informacji, jeżeli chodzi o aktualne i planowaną organizację ruchów wzdłuż tej całej inwestycji. I próbuję Wam też zarysować mniej więcej, kiedy to skończą, chociaż tego w sumie chyba nikt nie wie. No to zaczynając oczywiście od tego, jak ten jezdnia wygląda. Jak widzicie, sama inwestycja nie jest długa, bo od miejsca, gdzie się zaczął film, do tego miejsca jest aktualnie przybudowany odcinek, więc długość jest naprawdę szalenie długa. Na całym tym odcinku powstają dwie zupełnie nowe jezdnie. Bruk stary, który w tym miejscu się znajdował, on oczywiście tutaj pozostaje, ale będzie po prostu zalany asfaltem, podobnie jak na placu Trzech Krzyży. W skrócie po prostu stary bruk jest układany w pierwotny kształt, następnie zalewany asfaltem wedle nowego kształtu, a w miejscach parkingowych będzie on odsłonięty i tam po prostu będzie się parkować. Pomijając to, na całej tej inwestycji powstaną pasy rowerowe wzdłuż całej ulicy Ordona na całej długości, więc to jest dobra informacja, że po prostu ten odcinek będzie już dostosowany do wszystkich rowerzystów. Natomiast sama jezdnia będzie dwujezdniowa, ale cały czas będzie miała po jednym pasie w każdym z kierunków, bo po prostu będą i miejsca parkingowe, i część dla rowerzystów. Na dalszym odcinku, tu jak widzicie, pomiędzy Wolską a Kasprzaka, odcinek Ordona został przebudowany w ostatnim czasie i tu mamy zupełnie dwie nowe warstwy, jeżeli chodzi o asfalt. I ta jezdnia została całkowicie przebudowana wraz z końcowym fragmentem budowy tramwaju na Kasprzaka. I tam mamy właśnie te pasy rowerowe, które będą się ciągnąć dalej prosto właśnie na całej długości tejże ulicy. Pomijając to elementy, oczywiście powstaje też nowa infrastruktura, jeżeli chodzi o chodniki. Chodniki wzdłuż całej inwestycji będą zupełnie wymienione na nowy standard wraz z jednym przejściem przez jezdnię na całej długości tejże ulicy, wraz oczywiście również z nowymi miejscami parkingowymi, które będą po prostu równoległe do całego, znaczy prostopadłe do, znaczy po prostu będą wzdłuż całej tej jezdni będzie się parkować, jeżeli chodzi o inwestycje. Nie będzie miejsc parkingowych po środku będzie tylko wyłącznie przestrzeń zielona, pomiędzy w pasie dzielącym obydwie jezdnie nie będzie tam nowe drzewa posadzone i cała przestrzeń przygotowawcza w przyszłości najprawdopodobniej pod linię tramwajową, a w praktyce zobaczymy, bo ten tramwaj tam faktycznie, jeżeli chodzi o tramwaj na Odonany, dosyć mocno się zmienia, jeżeli chodzi o koncepcję, którą ostatecznie on pojedzie. Na razie jest to analizowane, więc tutaj na razie ZDM też robi taką tą przebudowę, jeżeli chodzi o tą inwestycję, taką doraźną, żeby po prostu dało się w tym miejscu po pierwsze zrobić ciszej, bo przebudowa główny charakter ma taki, że po prostu mieszkańcy w okolicy, którzy tutaj cały czas mieszkają, mieli ciszę i też aby po prostu ten stary bruk w tym miejscu się nie psuł. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, które tutaj oczywiście cały czas jeżdżą do terenów przemysłowych, one w tym miejscu muszą jeździć do swoich po prostu właśnie terenów, dlatego cały czas tutaj będą i aby uciszyć ich ruch, bruk został właśnie schowany pod nawierzchnię asfaltową, dzięki czemu też po prostu lepiej wytrzyma te naciski, a sama nawierzchnia asfaltowa jest dużo cichsza i została założona na górze, więc właściwie dwa w jednym. Oczywiście docelowo podczas budowy tramwaju, niezależnie wtedy z koncepcji, ta ulica ma być przebudowana w ramach ostatecznego fragmentu i wtedy wszystko już tutaj będzie zbudowane docelowo, tak jak to będzie już wyglądać po zakończeniu wszystkich prac w tej okolicy, ale to jeszcze daleko idąca inwestycja. Tymczasem w tym miejscu jest największy element, który został przebudowany, czyli właśnie ulica Stańczaka została całkowicie odcięta, jeżeli chodzi o ten odcinek ulicy właśnie Ordona. Te połączenie zostało zamknięte na początku tego miesiąca, czyli na początku września i taka organizacja ruchu w tym miejscu, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję, ma się utrzymać do końca października 2024, więc jak się tutaj pojawia z kolejnym filmem w listopadzie, to już będzie zupełnie nowa organizacja ruchu. Jak widzicie, jezdnia w kierunku ulicy Kasprzaka jest już właściwie
całkowicie gotowa, czyli ta jezdnia w kierunku północy, na którą właśnie lecimy. Widzimy dokładnie miejsca parkingowe, gdzie faktycznie ten stary bruk został wyeksponowany. Nowy chodnik po prawej stronie wraz oczywiście z nową nawierzchnią asfaltową, która jest już właściwie na prawie docelowej wysokości, jeżeli chodzi o całą długość tejże inwestycji. Tu oczywiście jest wylot, który jest całkowicie zamknięty, więc tam wszyscy parkują. Tutaj mamy fragment jeszcze właśnie tych miejsc parkingowych po środku i jezdni, które po prostu pozostały. A na naszym odcinku wszystkie zawrotki właściwie wzdłuż całej tej inwestycji zostaną zlikwidowane. Prawie wszystkie, bo jedna z nich zostaje, ale po prostu ci pojazdy ciężarowe przed samym dojazdem jeszcze do ulicy Jana Kazimierza mogły po prostu zawrócić bez konieczności w tym miejscu funkcjonowania. Więc w tym miejscu jedyna zawrotka pozostaje, tak aby po prostu pojazdy ciężarowe mogły zawrócić i pojechać dalej ponownie w kierunku Włoch. Tymczasem tu też będzie zlokalizowane przejście dla pieszych, po prostu można było się przestać z jednej na drugą stronę tejże ulicy. Jeżeli chodzi o pas zieleni, to tak jak powiedziałem, tutaj będzie dosyć dużo nowych drzew i te drzewa będą w taki sposób poustawione, że tutaj nie będzie dojścia dla pieszych. O ile same przejście dla pieszych, tak jak powiedziałem, będzie w tym miejscu, o tyle to będzie tylko łącznie i przejście dla pieszych. Nie będzie żadnych ścieżek i alejek zlokalizowanych na samej części dzielącej. To będzie może kiedyś realizowane w ramach osobnego projektu obywatelskiego. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie ten fragment, który będzie łącznikowy. To oczywiście jest jeszcze jedna zawrotka po prostu jako końcowa, żeby można było zawrócić w drugą stronę do tych pojazdów. Niemniej w tym miejscu widzimy, że ten element, jeżeli chodzi o nowy bruk, jeszcze nie jest połączony z drugą jezdnią. No i to właśnie w tym momencie jest realizowane, aby po prostu można było oddać do użytku dwie zupełnie nowe jezdnie, bo aktualnie ruch w kierunku ulicy Kasprzaka odbywa się jezdnią tymczasową. Jak powiedziałem właśnie na początku filmu, że właściwie aktualnie na Ordona mamy trzy jezdnie. Jedną po środku tymczasową i dwie docelowe po bokach. O ile dwie oby docelowe właściwie po bokach są gotowe, o tyle ta w kierunku ulicy Kasprzaka widzieliście. Przez to, że na ulicy Stańczaka aktualnie jest realizowane połączenie, po prostu nie ma w tym miejscu właściwie możliwości tego, jeżeli chodzi o przejazdy. No i oczywiście największym minusem tej całej inwestycji jest bardzo duża likwidacja miejsc parkingowych wzdłuż całej tej inwestycji. Jak ostatecznie docelowo to wyjdzie, jeżeli chodzi o tą organizację ruchu właśnie w tym miejscu po zakończeniu budowy, czy faktycznie będzie brakować tych miejsc parkingowych tutaj do pobliskich osiedli, zobaczymy. Bo jedno jest pewne, na razie tych nowych kolejnych osiedli tutaj na terenach kolejowych zbyt szybko nie będzie, chociaż może to się zmieniło, bo widziałem jakiś nowy plakat na tych terenach. One są aktualnie wszystkie zarządzane przez PKP SA, z tego co kojarzę. I PKP SA, z racji tego, że to jest spółka miejska, raczej i tych terenów nie sprzedaje. W związku z tym, żeby po prostu nie robić wysprzedaży majątku właśnie skarbowego, czyli majątku państwowego, te tereny stoją nieużytkiem. Można je wynająć nawet na, chyba z tego co kojarzę, 25 lat, ale nie można go kupić i przez to ten cały teren stoi i niszczeje i tam się nic nie dzieje. Stare harę w najlepszym przypadku są wykorzystywane przez różnego rodzaju placy budowy, a w najgorszym po prostu stoją, próchnieją i po prostu wszystko zarasta. Przydałoby się, bo po prostu ten teren w Warszawie, który jest bardzo blisko centrum ścisłego Warszawy, można było zurbanizować, a też dlatego, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca, bo po prostu nie wiadomo, czy PKP w końcu to sprzeda i jak to się wszystko w tym miejscu potoczy. Ten tramwaj w tym miejscu nie jest planowany do budowy w najbliższym czasie, bo po prostu jak wybudować tramwaj na terenach, które nie wiadomo jak będą budowane i właściwie cały czas są PKP PLK i nie wiadomo, co właściwie się z nim dalej będzie toczyć. Dlatego też ten teren jest tak doraźnie budowany, bo po prostu nie wiadomo, co tu w przyszłości będzie. I to jest chyba największy problem, jeżeli chodzi o tą część Odolan. Bo ile Jana Kazimierza w miarę już wygląda całkiem ładnie, o tyle jak się zagłębimy dalej w kolejne przestrzenie, to właśnie dojeżdżamy do tych terenów kolejowych, które po prostu są w większości miejsc opuszczone. No i po prostu aż straszą. A przydałoby się, żeby ta przestrzeń w jednym czy w innym kierunku po prostu została zagospodarowana i po prostu, żeby była wykorzystana przez miasto, a nie stała odłogiem. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, ja wznoszę. Ostatnio kilka dni temu był też film z Jana Kazimierza, więc jak ktoś możecie zobaczyć też tamten materiał. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, a budowa się zakończy, jak wykonawca ją zakończy. Wybaczcie, że tyle mówię, ale jak się pytam jakoś ZDM-u, kiedy skończy ta inwestycja, to nie jestem w stanie mi odpowiedzieć, bo po prostu ta inwestycja w teorii miała się zakończyć przed wakacjami 2024. A cały czas budowa trwa, więc sądzę, że do końca tego roku może się uda w końcu to zakończyć, bo już aż tak dużo nie zostało. A przynajmniej mam taką nadzieję, że tak się uda. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!